największą zaletę naszej szkoły uważam to, że jest ona otwarta i bardzo tolerancyjna. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Co cię skłoniło do wyboru szkoły? Postanowiłam wybrać tą szkołę, ponieważ bardzo podobała mi się ogólnie, jak byłam na dniu otwartym. Bardzo podobały mi się sale, oprócz tego wiem, że poziom tej szkoły jest bardzo wysoki. Jak ci się podoba w naszej szkole? Szkoła mi się bardzo podoba. Jest tutaj wiele wspaniałych nauczycieli. Mam wiele przyjaciół i znajomych. Do przygotowania. Co się skłoniło do wyboru tej, a nie innej szkoły? Dobre opinie innych oraz wysoki poziom, jako szkoła reprezentuje. My, uczniowie po raz pierwszy, zespołu szkół salezjańskich, naszej ojczyźnie i tobie szkoło, zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności, jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu. Salezjanów znałem od zawsze, więc było mi łatwiej, bo wiedziałem, kim oni są i postanowiłem chcieć tak samo jak oni. Czy pasowanie na pierwszoklasistę to wzruszające wydarzenie? Na pewno tak. Dla pierwszoklasistów, jak sądzę, przede wszystkim. Dla mnie też, ponieważ jestem nowym dyrektorem szkoły. To jest mój pierwszy raz tego typu uroczystość w tej roli. Ja też się uczę wielu rzeczy. Jest mi bardzo miło i jestem dumny, jak widzę młodzież naszej szkoły. Pasowanie na pierwszoklasistę to bardzo wzruszające wydarzenie. Dla kogo bardziej? Dla ucznia czy dla nauczyciela? Wierzę, że ogromnym wzruszeniem jest to dla ucznia, natomiast wydaje mi się, że nauczyciel równie mocno przeżywa to wydarzenie, patrząc jak uczniowie cieszą się tym, że już są pierwszoklasistami i są jakby w progach naszej szkoły oficjalnie. Który raz jest pani wychowawcą? Jest to moje pierwsze wychowawstwo, więc tym bardziej jest to stresujące wydarzenie dla mnie.